Szkoda, że pani Violetta nie brała pod uwagę faktu, że w momencie, kiedy 11 lat temu zostawiała dziecko u swojej matki i pojawiła się po kilku latach, nie brała tego pod uwagę, że gdzieś to dziecko w Polsce jest i ktoś się nim zajmuje. Jest to zwykła kradzież. Działając na zlecenie pani Beaty, nie chcemy posuwać się do takich samych metod, do jakich posunęła się pani Violetta. Nie jest to wielkim problemem, żeby prokuratura wystąpiła z wnioskiem o europejski nakaz aresztowania, który jest bardzo prostym rozwiązaniem w tej chwili i trwa to do jednego tygodnia. Te formalności można załatwić.